Panie kierowniku, proszę punkt pierwszy, który mam do omówienia, oznakowanie ulicy i miejscowości na terenie gminy, miasta i gminy. Witam Państwa, Państwa radnych, członków Komisji Wojewódzkiej. Odnośnie oznakowania na terenie miasta gminy Gołda, proszę Państwa, uważamy, że to oznakowanie jest wykonane dosyć dobrym poziomem. Gro oznakowania podlega zarządcom dróg. Jak Państwo wiecie, 90% dróg na terenie miasta to są drogi powiatowe. Gmina ma w granicach 5% dróg na terenie miasta. Pozostałe drogi to są jeszcze drogi krajowe i wojewódzkie. I każdy z nas jest kierowcą i jeździmy i obserwujemy i uważamy, że to oznakowanie jest na dobrym poziomie. W tej chwili dostaliśmy takie pismo, pan Kalinowski zwrócił się z jakąś sprawą, nie wiem, któryś z Państwa radnych wystąpił z jakimś tam zapytaniem, czy przestawienie, czy jakiegoś znaku i to pismo odpowiedź, że taka odpowiedź została udzielona po połowie listopada, ponieważ na początku listopada Zarząd Dróg Powiatowych, jak corocznie, dokona przeglądu oznakowania na terenie miasta. Że mam taką informację, że zaraz na początku listopada będzie dokonany roczny przegląd oznakowania dróg powiatowych. Oznakowanie dróg krajowych mamy, wiadomo, obwodnica jest dobrze oznakowana zgodnie z projektem. Wojewódzkich również jest też dobrze. Nasze drogi gminne uważamy, że też są w miarę dobrze oznakowane. W tym roku wprowadziliśmy, my w ramach swojego zakresu, na ulicy zmianę oznakowania. Wprowadziliśmy znaki zakazu, czyli to z tyłu na ulicy Wąskiej, strefa ruchu, czyli można parkować, ograniczenie prędkości od razu to jest ten znak, który reguluje. To jest w ulicy Wąskiej, dwa razy tam zakaz zatrzymywania i był wprowadzony. Na ulicy Królewieckiej zawsze były spory, również kiedy weszło rozporządzenie, zostały wprowadzone oznakowanie, że te zaplecze na ulicy Królewieckiej, tam co się bierze, że Królewiecka 1, tam Otkielski, te kamieniczki z tyłu, zawsze tam były spory, zostały wprowadzone też oznakowanie, podawana strefa ruchu. Strefa ruchu. Wymieniliśmy na targowicy jeden znak zakazu zatrzymywania się i został wprowadzona tabliczka informacyjna o lądowisku, ponieważ w tej chwili na prośbę dyrektora ZOZ-u zostało oznakowane, weszły nowe przepisy, że każdy ZOZ musi wydzielić i mieć lądowisko, inaczej nie mogą lądować śmigłowce ratownictwa medycznego. I na tymczasowe jest, gdy zostało wypuszczone te wykonanie lądowiska na naszej targowicy. W związku z tym, z oznaczeniem, zgodnie z przepisami tego lądowiska, musieliśmy także pozbawić oznakowanie. Wprowadziliśmy również, to co Państwo pamiętacie, Pan Mieczewski co wprowadzał, zostało wykonane przejście dla pieszych. W związku z tym trzeba było wprowadzić oznakowanie poziome, pianowe. Po wykonaniu schetynówki też wprowadziliśmy projekt, który mnie obejmował. Wprowadziliśmy
zniknęły znaki ograniczające prędkość do 50 km na godzinę. Również tutaj na wniosek radnych została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej 13704M od Kuny Koliszki Górne, a więc zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej przekroczonej. Nie mówię tutaj o tych bieżących jakichś naprawach i wprowadzaniu zmiany znaków i naprawy znaków drogowych. Co ja tu jeszcze mogę dla Państwa wiedzieć? Dwa lata temu rozpoczęliśmy oznakowanie uliczek, nazw uliczek w mieście. Praktycznie mamy to wykonane w 80%, jak i również tabliczki na terenie gminy, na wsiach informujące numery, o numerach nieruchomości, jaka droga można wyjechać. W tym roku tego praktycznie mamy wstrzymane z uwagi, jak Państwo wiecie, na środki budżetowe. Zostało to wstrzymane. Myślę, że w przyszłym roku byśmy tę sprawę zakończyli, bo jest to potrzebna rzecz i bardzo ułatwiająca życie. No się jedzie. Dzisiaj mamy, wiadomo, stoi Kierunkowskaz i tam prowadzi na przykład Jeziorki 22, czy tam coś wskazuje. I wiemy, dokąd można tam wyjechać, a jest to na pewno przydatne. Tak samo nazwy ulic z ulicami u nas w mieście. Wprowadziliśmy na prośbę tutaj, jak już nie pamiętam, też któregoś z Państwa, na prośbę któregoś z radnych, nazwy na ulicy Bena i na ulicy Kaj. Wprowadzenie jakiejś zmiany organizacji ruchu. Dzisiaj, kiedy Państwo wnioskujecie, czy coś zrobić, jest dosyć takie trochę utrudnione, bo kiedyś no to zarządca wprowadzał, stawiał jakieś uzgodnienie. Dzisiaj musi być wymagane wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu. Musi to być zatwierdzone przez Komendę Policji, w zależności jaka droga, czy Komendę Powiatową, czy Komendę Wojewódzką Policji. Musi być, jeżeli gdzieś tam droga ma styczność i tego z innymi drogami powiatowo, czy wojewódzko, czy tego, to musi udanego zarządcy być taki projekt zatwierdzony i po tym zatwierdzeniu występujemy o zgodę do starosty. Starosta wtedy zatwierdza ten projekt i wydaje decyzję o wprowadzeniu zmiany organizacji tej ruchu. I to dosyć długo w czasie trwa. No niestety są takie procedury i inaczej nie można. Nie można dzisiaj na przykład wprowadzić jakiegoś znaku, popraw sobie, że chcemy, nasza droga, słuszna uwaga, stawiamy ten znak. No nie wolno. Trzeba zrobić projekt zmiany organizacji ruchu, zatwierdzić i wtedy wprowadzić tam organizację ruchu. Co nas czeka? Jak Państwo wiecie, mamy przygotowany, była koncepcja Państwu przedstawiana projektu o ograniczeniu ruchu pojazdów o masie do 14 ton na terenie miasta. Dzwoniłem do projektanta, opóźnia się nam dostarczenie właśnie tego projektu. Ale już obiecał, że już jeszcze jedna komenda wojewódzka gdzieś została w Olsztynie, uważał, że powiedział, że tam już nie będzie tak długo trwało to uzgodnienie i zarząd nasz dróg powiatowych i te najważniejsze, czyli w drogach krajowych i wojewódzkich uzgodnienia już ma tego projektu i z chwilą dostarczenia tego projektu wprowadzamy to zmianę organizacji ruchu na terenie miasta. I będzie to związane ze zmianą oznakowania na drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, tam gdzie będziemy pierwsze się.
No, chyba, jeżeli są jakieś czy teraz mnóstwo osób udzielają mnie na takie pytanie odnośnie tej ostatniej wypowiedzi zmian organizacji ruchu na tych ciężarówek, bo wiem, że chyba nie wszyscy na czas złożyli te wnioski o dopuszczenie zezwoleń na zawód, to w każdej chwili będą mogli składać, tak? Tak, proszę Państwa. Bo wiem, że tam była prośba, czy jest prośba może spółdzielni PSS-ów, oni z tych 14 optują choć jedno 16 ton. No, tego się nie da w tej chwili. 14 ton jest... Ale na przykład na złożenie wniosku i na jednorazowe pozwolenia, tak jak Tesco, czy będą mogli to uzyskać, tak? Oczywiście. Wtedy występuje dany przedsiębiorca, czy co, będą prowadzone nowe domy, na przykład roboty budowlane. Będzie musiał w jakiś chwili jechać ciężki sprzęt powyżej 14 ton. Będzie jakiś transport, który trzeba będzie gdzieś tam dostarczyć i dobrać. Występuje do nas z wniosku, określamy trasę dla danego samochodu, termin, czas, dostaje takie zezwolenie i proszę bardzo, to drogo, proszę stąd do mnie jechać w określonym czasie. A na przykład, że to co mówiłem, do społem, czy też występują, tak? Społem, tak. Jeżeli oni mają gdzieś hurtownik, ja wiem, bo pani prezes do mnie dzwoniła i ona dopiero się obejrzała. Twierdzi, że ona o tym nie słyszała, nie widziała, gdzie była szeroka akcja informacyjna, no, dyskusja i tego. I ona chce, żeby do niej samochody dojeżdżały te powyżej 14 ton jako zaopatrzenie. My to chcemy wyeliminować do sklepu. Gdzieś do jakiejś hurtowni, czy tam do tego magazynu, proszę bardzo, będziemy takie zezwolenia dawać. A jeżeli nie, no to muszą, no niestety zaopatrzenie. Jeżeli ten samochód by przyjechał i przywiózł tego towaru 20 ton, no to dostanie takie zezwolenie. Ale jeżeli on jedzie i wyładuje, bo to tak się odbywa, że wychodzi z dwie polety, no dwie jakieś skrzyneczki, czy tam tego i do sklepu niesie i do każdego sklepu podjeżdża, no to wiadomo, musimy to wyeliminować. Na pewno to będzie jakieś utrudnienie. Ale będziemy to zaradzać. Chodzi to o wyeliminowanie takiego ruchu, który w tej chwili no, się odbywa, bo każdy może jeździć, czyli te samochody budowlane, samochody z drzewem, inne, czy te transporty ciężkie, które przejeżdżają przez miasto, żeby to ograniczyć. Ale nie jest to takie, żeby znowu to utrudnić tym mieszkańcom. Mieliśmy już takie było przerabiane tutaj w tym ciągu, kiedy kiedyś wjeżdżali plus z tyłu do zaplecza, jak i również tutaj były te sklepy Eldon, tam jakieś inne i przyjeżdżały te samochody, jedną lodówkę wyładowywali, jeden kier stał, za chwilę drugi podjeżdżał i tak. I kiedy się prowadziło, powiat prowadził zakaz zatrzymywania i postoju, było dużo szumu, no niestety poradzili sobie, tak? I dzisiaj już mamy to uregulowane, że wiadomo, że przyjadąc z tym transportem gdzieś tam, jeżeli jest ograniczenie, no to przyjeżdża ten mniejszy transport. Można to gdzieś przeładować, można gdzieś mają te duże PSS-y, czy gdzieś mają swoje magazyny. Tam taki kierunek no, musi wyjechać, bo on musi rozładować 20 km. Ale nie może to być, się odbywać, że jedzie ten samochód za samochodem i no, on jedzie po trasie, i tam wystarcza jedną biegówkę, jedną paletę z oczkami. Z tym o co chodzi, żeby to było. Proszę bardzo, kto z Państwa ma pytania? Proszę bardzo. Gdzie te PSS-y mają swoje magazyny? Nie wiem, mają na pewno gdzieś, jeżeli mają, no bo dzisiaj te... nie mają. No to muszę inaczej poradzić, no to trzeba samochody do tych 14 lat, muszę się zorganizować i przerwać. To nie jest, proszę Państwa, miasto Gorda to jest nie pierwsze miasto, które to wprowadził, które wprowadzone jest w Ełku, w Suwałkach, już w Giżycku, gdzie są te strefy wyłączone dla ruchu samochodów ciężarowych. Co my u nas tutaj trzeba ten, gdzie dzisiaj mamy to komunikację jakieś na środku. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze ma pytanie do Pana kierownika? Zresztą to była dyskusja już na ten temat, tylko zostało wyeliminowane przez Państwa. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący.
Proszę Państwa, tutaj rozpatrujemy dzisiaj posiedzenie na temat oświetlenia dróg. I nie, to proszę na razie o drogi. A za chwilę przejdziemy do oświetlenia. Pan Sławek wspomniał, że jest oznakowanie dróg wojewódzkich dobre. Wydaje mi się, że chyba generalnie tak, ale jedna sprawa, wszyscy jeździmy drogą do Dubeninek i w Jurkiszkach na tym ostrym zakręcie przy zabudowaniach, gdzie stoi 70 na godzinę, w mojej ocenie to nie jest dobre oznakowanie. Dlatego ja apeluję tutaj, żeby komisja tutaj właśnie tym i wnioskowała, tam powinno być 30-40, ale nie 70. Jeżeli wjeżdżamy po wiadu, gdzie jest 40 w Jurkiszkach, to na samym zakręcie przy tym zabudowaniu, gdzie jest 70, to bez zróżnicowania na okres letni czy zimowy dla wszystkich, a przecież są tutaj, przyjeżdżają tą drogą też ludzie z zewnątrz. Tam jest blisko no, zabudowania mieszkańców, te dzieci sobie z tej górki czasem tam zjeżdżają też w okresie zimowym, bo ja to znam z praktyki, bo tam niemal codziennie jeżdżę na polowanie ten rejon. Także bym wnioskował, żeby tam po prostu zmieścić tą prędkość. Natomiast w mieście, jeżeli byłaby możliwość, prosiłbym tutaj ramienia Rady Osiedla na ulicy Wileńskiej prowadzić na wysokości posesji 3 i 5 prób spowalniających. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przejście dla pieszych w tym rejonie wykonańca. Wileńska nie ma przejścia dla pieszych, ludzie chodzą do kościoła, do sklepu. Tam nie ma chodników z obu stron. Generalnie idą chodnikiem tą stroną, na której jest zakaz zatrzymania i ustoju pojazdów. Notabene bardzo dobry wprowadzony znak. Tu dwie ukłony dla zarządu dróg powiatowych. Niemniej tam wyjazd w tej chwili, jak i poprzednio, szczególnie zwracam się już nie tylko jako przewodniczący zarządu Rady Osiedla, ale jako wspólnoty mieszkaniowej Wileńskiej 3. Wyjazd posesji ulicy Wileńskiej 3 graniczy z trudem, żeby nie dojść do wypadku, bo za zakrętem nie widać nadjeżdżające pojazdy z lewej strony, które wjeżdżają. I albo tam trzeba było wprowadzić lustro, żeby było widać nadjeżdżające, albo próg spowalniający. Wydaje się lepszym rozwiązaniem byłby próg spowalniający, bo dlatego chociażby, że tam nie ma chodników po obu stronach ulicy. To nie jest aż taki duży koszt, jak widzę, że w takich koniszkach są drogi spowalniające, jak na ulicy tutaj, która idzie do Targowicy, tam dalej koło Kisielskiego są drogi spowalniające. Nie wiadomo już po co, jak tam jest ślepa ulica. A może stamtąd zabrać te drogi, przenieść tutaj. No bo w ocenie, to nie tylko moi, ludzie się zwracają też z prośbą, że tam nawet chociażby w kontekście tego przejścia, które jest potrzebne, bo ludzie muszą przechodzić w tym miejscu przez ulicę i przechodzą, narażając się na potrącenie, potrzebne jest tam i przejście, i próg spowalniający. To tyle przy tym naszym drogu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w przedmiocie dróg? Jeszcze mam tutaj, jeżeli można, bo tak mi się nasunęło, zbliżamy się do sezonu odśnieżania. I tutaj bym apelował, że przy zawieraniu umów na odśnieżanie, żeby nie było tak, że jeden odcinek jest odśnieżony, drogi drugi nieodśnieżony. Jak dawać do odśnieżania, to żeby po prostu miasto weszło w porozumienie z powiatem, żeby cała droga, jeżeli to ma odśnieżać Brzeziński, niech on odśnieża całą drogę. Jeżeli ma odśnieżać to Kowalczyk, to niech odśnieża całość ten transport. Nie było tak, że akurat ten odcinek jest odśnieżony, ten, tak jak było poprzedniej zimy, że gdzieś na Suwalskie to ludzie, część było odśnieżone, a część od Paderewskiego do Suwalska odcinek musiał po skarpach śniegu wchodzić. Żeby to jakoś było racjonalnie robione. Z tym, to ostatnie spotkanie z kolegą były rozmowy, na razie jest tak, że każdy urząd od śnieża własne drogi. No, zobaczymy, jak będzie w przyszłości, czy będzie z powrotem wróci do tego, że będziemy, jeden podmiot będzie śnieżał, czy nie. Znaczy powiat robi swoje, bo oni są zorganizowani rzekomo do własnego pracy, no my zlecamy to. Proszę bardzo, pan kierownik może coś na... To znaczy wiedzieć. Tak, odpowiadając panu, to odnośnie tego ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej, no nie wiem, dobrze jest do nas takie spostrzeżenie, czy coś zwrócić się na piśmie. My występujemy właśnie później z wnioskiem o rozpatrzenie do zarządcy drogi wojewódzkiej. I
jeżeli to jest słuszne, oni to rozpatrzą i dadzą nam odpowiedź, czy to jest możliwe to wprowadzenie, czy tego. To my po prostu będziemy interweniować na drodze do niego. Natomiast ulica Wileńska, jest słuszna uwaga rzeczywiście, że tutaj na ulicy Wileńskiej wzdłuż Warszawskiej nie ma tego przejścia dla pieszych. Wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie tego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Warszawskiej. To jest jedno. Na ulicy Polnej nie ma żadnych progów zwalniających. Tam kiedyś były, ale to były wykonane przez mieszkańców samych, kiedy nie była wykonana ta obwodnica wspólnie, tam jakoś zostało wykonane przez samych mieszkańców. Udzieliliśmy im zgodę i tego, ale w tej chwili to jest rozebrane. Tu mamy. Jest ślepa ulica. Progi zwalniające zarząd dróg, no są jakieś tam przepisy, nie zawsze można na tych drogach powiatowych podchodzą tam ściśle z przepisami umieszczać tych progów zwalniających i one nie zawsze też można gdzieś tam zlokalizować. Tutaj co pan, ja wystąpię z tym pismem do zarządu dróg, że był taki wniosek wspólnoty, jako wspólnoty mieszkaniowej, tak? Wniosek 3. O ten próg wystąpimy, niech rozważa, bo w Bodkunach, w Polniszkach, dalej nawet w tej chwili, kiedy robiliśmy drogę Boćwinka-Rożyńc, to zostały wykonane, to są nasze drogi gminne, one były wykonywane z tego programu Schetynówka, w cudzysłowie, z tego programu, i wręcz w tym programie jest, punkty się dostaje, jeżeli gdzieś w takich miejscowościach się wprowadza takie urządzenie jak progi zwalniające czy tego. Także dlatego one zostały tam wykonane, co też mamy opinie różne. Jedni psioczą na te progi, drudzy chwalą, ale to zostało to wykonane z tego względu, że ten program wymaga i gdzieś w tych, żeby były wprowadzone te drogi zwalniające na drogach gminnych, na drogach powiatowych już tam trudniej jest kryterium wprowadzić te drogi zwalniające. Bo tak jak powiedziałem, za drogi każdy odpowiada zarządca. Wileńska jest u nas drogą powiatową. Ogrodowa dalej też jest powiatową? Ogrodowa jest nasza. Cały czas. No to jeżeli mogę mieć pytanie, panie przewodniczący, przyjemności ogrodowej, bo tam to jest Sodoma Gomora antyogrodowej. Tam jak się jedzie z miasta do Wileńskiej, to trzeba albo cofać się do garaży, albo ten z Wileńskiej musi ustępować, cofać się do tyłu. Albo trzeba zjeżdżać na chodnik dla pieszych, wydaniając ich po prostu, żeby nie doszło do jakiegoś potrącenia. Ta droga jest generalnie za wąska, ona nie spełnia parametrów drogi śmierdzącej. Coś z tym trzeba zrobić. Najprostszą sprawą to trzeba zmniejszyć te ogródki, poszerzyć drogę, zrobić chodniki. I czy w tym temacie coś się myśli zrobić? Nie, to znaczy tam nie ma terenu takiego, żeby jej poszerzyć, bo to by było się odbyło kosztem chodniczka, który tam jest. Może najprostsze byłoby zrobienie drogi jednokierunkowej. A to jednokierunkowo to jest z mieszkańców Wileńskiej, mieszkańców ulicy Wileńskiej. To nie jest takie. Panie Przewodniczący, jednokierunkowo to ja pojadę z miastem ogródki tam, gdzie są setki ogródków, a potem jechał w koło tutaj. Nie, nie jest aż to tak źle, na pewno to jest jakiś. Ale jak się nie da drogi rozszerzyć i jest problem, to się nie da. Jakie problemy w własności tych ogródków? Czy tam to jest własność, trzeba to odkupować, czy to można po prostu tylko zmniejszyć o te 5 metrów, czy zmniejszyć część ogródków i to drogę do normalnych rozmiarów zrobić? Bo ja to rozumiem, że ci działkowicze zawłaszczyli w latach perelowskich, co część sobie drogi porobili ogródki. Jak to w tej chwili prawnie to wygląda? Nie no, w przyszłości na pewno tam trzeba będzie coś zrobić i zmienić. Przy jakiś, no będą dużo pieniędzy, no to trzeba przyjąć. W tej chwili mamy wiele dróg, gdzie nie mamy nawierzchni, nie możemy wybudować, ale tam jakoś jest odcinkami troszeczkę ona modernizowana, zmieniana ta nawierzchnia.
I tyle to jest, czy zastanowić się, jakiś tam taki przejazd, skrót, no nie jest to droga też prowadząca i tak strategiczna, no bardziej to tak dla użytkowników, którzy tam mają garaże. Nie, to jest droga strategiczna, bo jeżeli będziemy mieli awarię tutaj gdzieś koło CPN-u, czy na Błonicy, to cały ruch pójdzie tędy, zawsze idzie na Dubowinki, centrum miasta tą stroną. A to pójdzie już na Mrudki Działkowe, tam aż do OHP-em, drogoformu, no niestety, a nie na górę. A stamtąd to wspólnie to na OHP, stamtąd gdzie będzie wyjazd? Tu do Karbowicza? Na rondzie na Sucharskiej. To już było tak kilka razy. Tylko Karbowicza. No. Tylko Karbowicza. Nie ma innego. Nie, Wileńsko. Tu po Mrudku Działkowy, pod górę, w lewo, przy OHP i na dół można na Sucharską na rondę. A nie ogrodowo, ogrodowo się nie da się... Ja bym sobie prosił tutaj do kolegów, którzy będą opracowywali budżet, bo Rada Osiedla wnioskowała o tą właśnie drogę ogrodową, żeby ją poprawić, jakieś tam części chodniki czy powierzchni. Wnioskowała o formie planu finansowo-rzeczowego 20 tysięcy złotych, żeby wyznaczyć, żeby dokończyć to układanie tych chodników, żeby tam w miarę był przyzwoity przynajmniej przejście czy przejazd. Gremian, dziękuję. Kto z Państwa, członków komisji jeszcze odnośnie oznakowania? Jest właśnie to inny wniosek. Ja bym chciałbym zapytać się o sprawę tych regeneracji domów. One zostały w tej chwili, nie wykonujemy ich i w następnym roku będzie trzeba to do budżetu włożyć, czy po prostu czy to znaczy, przesunięte? To nie jest jako inwestycja, to po prostu z tych bieżących, z tych spraw drogowych tutaj, ile dostaniemy i tam trzeba w pulę wyznaczyć. Wyznaczymy tam, uważam, że tam byśmy dostali z 30 tysięcy. To nie jest drogie. To byśmy to zrobili. Bardzo to jest bardzo pomocne. Bo to powiedzmy straż i pogotowie i wszyscy dilerzy. Bo ja jeszcze nie chciałem ludzi o ulicy cmentarzy, że tam są dwa domy, oddali. Tak, po lewej stronie tam jeden jest rodziną wielodzietną, bo tam mamy system. Gdzieś tam idzie. I tam się też oni wspominali kiedyś, że właśnie jest mają tam wiecznie problem czy tam gaz dostarczy, czy. No pogotowie wiadomo, że już wie, no bo oni już na pamięć. Nie zawsze wierzą. Ja po prostu mówię, że w tym miejscu są raz, ale oczywiście te znaki są jak najbardziej bardzo przydatne. Mamy dziś 70% na terenie miasta, tak? Już z nazwami w miesiąc, a nawet więcej mamy, a na terenie gminy to też mamy tam teren za 50%. Widać, już za się tego. To trzeba uzupełnić i zamknąć, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Czy ktoś z Państwa do tego punktu ma jeszcze zapytania? Dziękuję.